jestem w miejscowości Ciągowice. Przede mną skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 796 z drogą prowadzącą do Łaz z ulicą 1 Maja. Ja jadę w lewo właśnie w kierunku Łaz. Jak widzieliśmy, sygnalizator ogólny, czyli skręcając, mam obowiązek ustąpić pojazdom jadącym sprzeciwko. I jadę ulicą 1 Maja z Łaz. Będę jechał w lewo w kierunku Dąbrowy Górniczej. Nie wiem dlaczego tutaj przekreślona jest ta Dąbrowa. Powiem, obecnie już wiadukt w Kruszczobrodzie jest przejezdny dla samochodów osobowych oraz dla autobusów KZK GO. Tutaj również, podobnie jak z drogi wojewódzkiej, z 796, sygnalizator ogólny, czyli my skręcając w lewo mamy obowiązek ustąpić pojazdom, które będą jechały sprzeciwka. Gdyby była wyłączona sygnalizacja, jesteśmy na drodze podporządkowanej. Co więcej, mamy znak stop. Musielibyśmy się wtedy zatrzymać. Mimo że mam zielone, upewniam się, że nic nie jedzie, że mam na pewno wolną drogę, że wyjadę bezpiecznie.